Cześć, dobry wieczór. Jest już dość późno. Nie będę ukrywał, oglądałem Giro w większości z odtworzenia. Fragmentami rzucałem okiem, miałem taką możliwość, ale główny podjazd oglądałem później z odtworzenia. No i cóż mogę Wam powiedzieć o dzisiejszym etapie? Kończymy pierwszą część Giro, jutro dzień przerwy, jutro testy na COVID i tak dalej, i tak dalej. Ale ze sportowego punktu widzenia najważniejsze, to co dziś było najważniejsze, to że kolarze mieli naprawdę, naprawdę ciężki dzień w pracy. Fatalne warunki, zła pogoda, góry, zimno, no naprawdę nic tylko współczuć i prawie 6 godzin na rowerze. Zwycięzca, nieco niespodziewany zwycięzca, Ruben Guerreiro z IF Pro Cycling, z drużyny Woutersa w tych zabawnych koszulkach, odnosi sukces życia. To jest jego drugie zwycięstwo etapowe, drugie zwycięstwo w karierze, pierwsze etapowe na Wielkim Turze, wcześniej był tylko mistrzem Portugalii. Naprawdę piękna sprawa, wzruszające zwycięstwo, kolejna wzruszająca historia na tym Giro. No i widzimy, że drużyna Woutersa jest w znakomitej formie, więc są na Giro czymś więcej niż tylko tą akcją marketingową Rafy i Palas związanej z tymi specyficznymi strojami. Oni naprawdę są w świetnej formie, są w stanie wykorzystać odpowiedni moment, zarówno wcześniej Ekwadorczyk, jak i teraz Portugalczyk. Wyczuwają chwilę, motywują się, no i kurczę, wygrywają. Mam taką uwagę a propos drużyny Education First. Mam nadzieję, że to nie jest kolejny rok, kiedy ekipa Jonathana Woutersa po znakomitym sezonie, po wielu świetnych zwycięstwach, bo przypomnijmy, wygrane Dauphiné, wygrany etap na Turze, dwa wygrane etapy na Giro. Mam nadzieję, że oni nie wpadną znów w problemy finansowe, bo kurczę, sponsor tytularny, który w zasadzie przejął drużynę Woutersa, kiedy ten borykał się z bardzo dużymi trudnościami finansowymi. Education First to są te kursy językowe. Może spotykacie czasami, spotykaliście przed pandemią kursantów. To są kursy językowe polegające na tym, że zwiedza się, przy okazji zwiedza się europejskie miasta. I w Krakowie na przykład spotykałem tych studentów Education First z takimi charakterystycznymi plecaczkami w koszulkach. No a teraz wiadomo, pandemia, nie zwiedzamy, więc nie wiem, jak tam Education First sobie radzi. Może ta akcja Palas i Rafy ma na celu właśnie zwrócenie uwagi na tą drużynę. Mam nadzieję, w celu pozyskania jakiegoś dodatkowego sponsora. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że drużyna Woutersa nie ma problemów finansowych. Ale nie o tym, bo jakby Guerreiro z ucieczki dnia pokonał Jonathana Castroviejo i kilku innych rywali. Dobra, solidna, naprawdę solidna ucieczka, więc ta wygrana na pewno cieszy i zarząd ekipy, i samego zawodnika. Ale co się działo za tą ucieczką dnia? Za ucieczką dnia wygląda na to, że Wilco Kelderman z Sunwebu rośnie tutaj na jednego z faworytów wyścigu. W tym momencie poza João Almeidą, który stracił znowu dzisiaj parę sekund. Kelderman, to jest kolejny etap, gdy Kelderman zdobywa sekundki. Dziś na mecie były niewielkie różnice i trzeba pamiętać o tym, że po tak ciężkim etapie w deszczu, w zimnie i jeszcze na koniec tygodnia, całego tygodnia Wielkiego Turu, no to ten finisz nie był tak całkiem miarodajny, bo komuś mogło zimno, mogło ściąć mięśnie i mógł nie dać rady, jak słuchajcie, jak Nibali, jak Pozzo Vivo, jak Bilbao, jak Krajewajk, który stracił dość dużo, jak Ilnur Zakarin, więc to nie jest wszystko. I jeszcze jak Harm van Hauke, więc to nie jest do końca wymierne, ale z drugiej strony, szczególnie w Giro, gdzie liczy się wytrzymałość, ciężki finisz, tam ten ostatni podjazd się faktycznie nastramiał tuż przed kreską, no pokazuje, kto jest faktycznie w najlepszej dyspozycji i który diesel ma najwyższy moment obrotowy, że użyję takiego motoryzacyjnego porównania. Sunweb w ogóle jest w dobrej sytuacji, ponieważ oprócz Kelderman'a jest jeszcze Jay Hindley, młody Australijczyk,
A generalnie Australijczycy myślę, że mogą być tutaj zadowoleni, ponieważ w drużynie Mitchelton Scott świetnie pojechał Lucas Hamilton, on zaatakował troszeczkę wcześniej. Lucas Hamilton jest też 24-latkiem z Australii, więc oni, słuchajcie, mają dwóch naprawdę świetnych zawodników. No i Hindley jest 9 w generalce przed Rafał Majką, Hamilton jest 15, dzisiaj awansował, 2,23 straty do Almeidy, to jest niedużo, więc słuchajcie, czy na tym Giro przypadkiem nie obserwujemy następcy Cadel Evansa? Kto wie, kto wie, kto wie. A gdzieś tam jest jeszcze Jack Hake, który no tutaj był pomocnikiem Yatesa. Już nie ma wyścigu, bo COVID. Rafał Majka dzisiaj bardzo dobrze w tej końcówce, naprawdę dobrze się spisał. Razem z Patrykiem Konradem tutaj sobie dojechali z zaledwie 3 sekundami straty do Fuzanga, Keldermana i Hindleya. Oni jakby byli tą następną parą, Majka i Konrad, następną parą z grupy tych kolarzy, o których myślimy, że będą liczyły się w ostatecznej rozgrywce o różową koszulkę. No i Majka, dobrze, przede wszystkim dla Majki. Majka lepszy od Pocowiwo, od Niebalego i tych innych zawodników, których na początku wymieniałem. Dla Rafała Majki myślę, że to w ogóle bardzo budujące doświadczenie, bo zazwyczaj kilka razy w karierze, o tak to ujmę, 2 razy na Vuelcie, raz na Giro. Kiedy przychodziły takie trudne warunki, on miał jakieś problemy, tak? On tracił, popełniał błędy, łapał kryzysy, a dzisiaj Rafał Majka no był jednym z najlepszych z tej grupy faworytów, więc szacun dla Rafała. Nie wiemy, jak tam wygląda układ między nim a Konradem. Zobaczymy, jak to będzie się ostatecznie rozgrywało. Myślę, że wiele więcej będziemy wiedzieli po czasówce i po kolejnych górskich etapach. Jutro jest dzień przerwy, tak jak wspomniałem, będą testy na COVID. Zobaczymy, kto wypadnie. Myślę, że tam będą jakieś zarażenia w peletonie i w kolumnie wyścigu i wśród obsługi. Miejmy nadzieję, że nie za wiele. Miejmy nadzieję, że wyścig będzie dalej. Już organizatorzy jechał dalej. Organizatorzy mają już plany na zmianę trasy, jeżeli pogoda będzie niezbyt dobra. No dzisiaj widzieliśmy, a to dopiero Apeniny, bardziej na południu, niższe góry, a czekają nas Alpy wyższe i bardziej na północy. Więc myślę, że ta trasa będzie cięta, będzie zmieniana. Będzie dużo, dużo niespodzianek. No i co jeszcze? No, na Giro tyle. Więc jeszcze jedna taka uwaga, bo Nibali dzisiaj stracił. Natomiast no, Nibali mimo tego, że dzisiaj stracił, to Nibali kolejny dzień próbuje jakby brać odpowiedzialność na swoje barki i swoich kolegów z drużyny za jakby nadawanie tempa, decydowanie o tym wyścigu, czy to jest po prostu taki łabędzi śpiew i on w końcówce będzie słabł, czy faktycznie czuje się tak mocny, że mimo nie najmocniejszych pomocników, bo jednak ta jego drużyna to nie jest górski dream team, że jak podejmuje się zadania dyktowania tempa na górskich podjazdach, widzieliśmy to już wcześniej, widzieliśmy to na Etnie, widzieliśmy to potem na tym etapie, który wygrał Ganna. No zobaczymy co Nibali tutaj jest w stanie zrobić, on i jego koledzy, których no myślę, że w tych kluczowych momentach z nim nie będzie, bo zwyczajnie to nie są tacy super górale. Jeszcze warto notowania fakt dobrego miejsca Tilly Waltera z TCC, 18 pozycja, no przed Almeidą na mecie. Tobias Foss też fajnie, no, zobaczymy co tam dalej się będzie działo. Tak jak mówię, trzymam kciuki za to, żeby wszyscy byli zdrowi, to przede wszystkim. Wy też, mam nadzieję, że będziecie zdrowi. No i co jeszcze? Jeszcze takie 2 słowa tylko, no bo dzisiaj pada super, super niedziela. Super niedziela, akumulacja wyścigów. Gandawa Welgem, były mistrz świata Mats Pedersen. Wygrał, jakby wszyscy patrzyli na Van Aerta i Van der Poela. Mats Pedersen wygrał, no i wielki żal, że nie wygrał wiosną w koszulce Mistrza Świata, ale mam nadzieję, że to potwierdza i przekonanych, że jakby Mats Pedersen był tym godnym Mistrzem Świata, a jego imiennik, nazwistnik, Kasper Pedersen, tym razem z Sunwebu, nie z Treka, wygrał Paryż Tour.
Tyle ja dzisiaj. Wiem, że jest późno, więc pewnie większość z Was obejrzy to dopiero w poniedziałek rano. Zobaczę, jak tam z podsumowaniem. Może dla odmiany coś napiszę. Zobaczymy, jak to będzie. Dziękuję uprzejmie i do zobaczenia, moi drodzy. Cześć.